podchodzili ludzie i krzyczeli wolne media, pani Moniko, trzymamy za was kciuki. Wszędzie kwiaciarki, na bazarze. Pani Moniko, absolutnie wyjątkowy i magiczne zakończenie trzeciego dnia festiwalu TVN. Ja zwykle kręciłem się tutaj w okolicy ścianki, ale kiedy było zakończenie, musiałem oczywiście pójść do góry, bo wiedziałem, że to będzie absolutnie niesamowite przeżycie. Kiedy pani stała tam na scenie z artystami i z dziennikarzami TVN24, proste pytanie, co pani czuła wtedy? Czułam niezwykłą radość, czułam sympatię, czułam energię widzów, zarówno tych, którzy nas oglądali przez telewizor, jak tych, którzy byli siedzieli w Operze Leśnej. To niezwykłe przeżycie. No i wzruszenie. Wzruszenie, że to były takie emocje, że kiedy mówimy wolne media, to ludzie reagują. Ja od wielu miesięcy powtarzam w kropce na D, Monika Olejnik, kropka na D, witam w wolnych mediach. Pamiętam kiedyś Adam Bielan mówi tak, a co pani tak mówi wolne media? O co chodzi? Ja mówię, proszę pana, wolne media to są takie media, gdzie dziennikarze patrzą na łapy polityków, a nie politycy patrzą na dziennikarzy. I kiedy myślę sobie tak naprawdę o tej pięknej celebracji 20 lat, czy miała pani taki moment zadumy nad tym, jak wyglądały pani początki w TVN24? Początki moje to zaczynały się od TVN-u, bo ja pierwszą kropkę miałam w TVN-ie 20 parę lat temu, a potem dopiero był TVN24. To jest tak, że jesteśmy jedną wielką rodziną, że ważni są ci, którzy są po tej stronie ekranu, ale ci, którzy nas tworzą, którzy są dźwiękowcami, operatorami, make-upistami, to wszyscy musimy być razem, bo tak się nie da zrobić telewizji. Czy podchodzą może do pani ludzie na ulicy i mówią, pani Moniko, co ci rządowcy robią, na pewno wszystko będzie dobrze z TVN-em, a pani jest absolutną ikoną tego. Tak? Chodzą, pamiętam jak byłam we Wrocławiu i prowadziłam spotkanie z noblistkami, z Olgą Tokarczuk i ze Swietłaną Aleksiejewicz. Potem podchodzili ludzie i krzyczeli, wolne media, pani Moniko, trzymamy za was kciuki. Wszędzie kwiaciarki, na bazarze, wszędzie ludzie poczuli z nami solidarność przez to, że władza chce nas zamknąć, przez to, że władza chce mieć swoich ludzi, żeby, jak to mówi pan Suski, mieć jakiś na nas wpływ, ludzie poczuli, że coś im chcą zabrać, bo chcą mieć wybór. Wiem, że absolutnie każde wydanie kropki na D jest dla pani specjalne, ale czy czuje pani, że te wydania kropki na D w ostatnich miesiącach, ma pani wtedy takie przyspieszone bicie serca, że każde wydanie teraz jest tak bardzo ważne dla widzów TVN24? Tak, dlatego pojechałam na wakacje i przerwałam wakacje, żeby zrobić dwa specjalne wydania kropki na D, kiedy Sejm głosował ustawę anty-TVN, lex anty-TVN. Wróciłam do Polski, bo po prostu myślę sobie, Boże, ja muszę tutaj być. Chcą nam zrobić krzywdę, nie pozwolimy na to.